Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jak widzicie u mnie na tapecie Cuphead. Słyszałem bardzo, bardzo wiele dobrego o tej grze, także musiałem spróbować. Podobno jest niezmiernie trudna, ale ja przeszedłem Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 i Demon's Souls, także mam nadzieję, że sobie dam radę. Trzymajcie za mnie kciuki i miłego oglądania. No to jesteśmy. Tak wygląda mapa gry. Mamy sklep, mamy różne miejsca, gdzie możemy rozpocząć swoją przygodę. Z tego, co zdążyłem zauważyć, to gra dzieli się na walkę z bossem lub run and gun. Tak jak to, czyli takie bardziej poziomy, które się przechodzi. Ale chodźmy zabić pierwszego bossa. Jeszcze mi się to nie udało, także trzymajcie kciuki. Pewnie będzie 3000 prób, ale mam nadzieję, że w końcu się uda. Pan Ziemniak, potem jest pan Cebula i pan Marchewka. Pan Marchewka mnie zabija jak do tej pory cały czas, ale mam nadzieję, że w końcu się uda. Kurde, mylą mi się guziki jeszcze. Aj. Graficznie i klimatycznie jest naprawdę bombowo. Może ja jestem stary, ale kojarzy mi się to z jakimiś najlepszymi filmami Disneya. Zarówno muzyka, jak i styl graficzny. No ale ja już tutaj nie mówię o grafice, bo Ziemniak został pokonany teraz pani Cebula, która płacze i z kapiącego deszczu z łez leci deszcz, który nas zabija. Także ja się skupiam tylko na deszczu i strzelam. Dobra, Cebula zabita i teraz zostaje Marchewka, która strzela małymi marchewkami. No i jeszcze mi się nie udało jej pokonać. No właśnie. Nie wiem, jak te marchewki dobrze rozbijać. Dobrze szło i się przestało iść. Kurde, nie celuję w nią w ogóle. A teraz poszło oko. Dawaj, marchewkę. Kurde, idzie mi dobrze. Ale mi dobrze idzie. O, no niestety. No już byliśmy na samym końcu. Dawaj, gin, marchewko. Wiedziałem, że trening na Demon Soulsach przyniesie rezultaty. Coś czuję, że nie będzie za dużo gwiazdek. C minus? Serio? No i otwiera się przejście do kolejnego etapu. Jakaś zła moneta. W fabułę nie będę was może wprowadzał, bo chyba nie to jest najważniejsze. No kolejny boss wydaje się, że tu się czai. Cholercia, dwie szalone żaby. Pierwszy raz gram, jak wiecie, czy jak widzicie. Także fuck. Nie. Jakieś wariactwo.
Tak. Dobra, jeden życie mi zostało. Żaba się szykuje do ataku. Jak widzicie, nie przeszedłem nawet połowy tego poziomu. To była pierwsza próba z żabami. Jedźmy dalej. Może się uda. No nie, coś robią. Zmieniły się. Nie. Nie chciałem strzelać zbytnio. Okej. Trzy żaby. Fuck. Nie wiem, czy mam coś strzelać. Ostatnie życie. Trzy byki. Znowu żaby. No i dupa. Dobra, teraz, to jest twoja chwila prawdy. Dobra, jedzie już żabencja. Nie, nie wierzę. Nie. Super. Cały czas tygrysy teraz lecą. Byk, cholera. No, przesadziłem. Żaby.
Na żabach nie umiem strzelać, także wybaczcie, nie będę strzelał na żabach. Znowu żaby, no nie. O matko, udało się. Czuję, że ocena będzie bardzo słaba, ale udało się, udało się, udało się, udało się. 3,5 minuty. Ciężkiej walki. Znowu C minus. Dobra, kolejny etap zaliczony. Jeszcze wrócę, pokażę wam Run and Gun Forest, czyli las. Zobaczmy. Tu już nie ma bossa, tylko trzeba przejść poziom. Co myślę, że w przypadku tej gry będzie jeszcze trudniejsze. I wydaje mi się, że oni się respią w nieskończoność. Ale może się mylę. O, super. Grzyb mnie zabił. Mam wrażenie, że cały czas się respią. Kurde, tam widzę, że się nie da zabić go. Znowu się pojawił. Chyba niech on tu podejdzie bliżej. No dobra, już prawie znowu zginąłem. No. Dziad grzyb. No ciekawe, jak... Aja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 j. Oni w kółko się naprawdę respią. No zło. No w kółko się respią, nie ma szans. Czekajcie, spokojnie. Ajajaj. Dobra, jak się zbiera tam, to nie wiadomo. Super. Skąd miałem wiedzieć, że on tam jest, jak mnie tu jeszcze nigdy nie było? Fuck.
grzyb. Dobra, grzyb zabity. Pewnie znowu C. C plus, no jest postęp. No dobrze, to już koniec pierwszego odcinka z Cuphead na moim kanale. Dajcie znać, czy wam się podobało i czy chcecie więcej odcinków z tej gry. Czy gra jest fajna? Mi się bardzo podoba. A czy jest trudna? Tak, jest bardzo trudna. Naprawdę dziesiątki razy podchodziłem do zabicia każdego bossa. Mam nadzieję, że jakoś wam to pokażę na odcinku, bo pewnie cały odcinek będzie krótki. To w sumie tylko zabicie dwóch bossów i przejście jednej planszy. Gram na padzie od PlayStation. Ciekawe, co na to Microsoft. Pozdrowienia, na razie.